World League of Players and Audiogenics. Cześć i witam, z tej strony Jakub Sierchła. Dzisiaj zabiorę Was na okrążenie wokół toru Albert Park w Melbourne. Zaczynamy od szylkany 1-2. Bardzo mocno ścinamy zakręt, używamy całej szerokości toru i wychodzimy na prostą z DRS-em, na której osiągamy trochę ponad 300 km na godzinę. Hamujemy do czwórki, do trójki i czwórki. Zakręty, w których bardzo potrzebujemy rotacji. Piątka, szybki zakręt na pełnym gazie. Zbliżamy się do szóstki, na którym jest tylko szybkie zbicie biegu, jak najmocniej po tarkach pojechać. I siódemka, ósemka, długa prosta z DRS-em, tutaj osiągamy też coś około 320 km na godzinę. Zbliżamy się do bardzo szybkiej szykany 9-10. Tylko zbicie biegu na szóstkę, na wyjściu siódemka, jak najwięcej prędkości utrzymane w zakręcie. Zbliżamy się do ostatniego sektoru. Hamowanie, trójka, czwórka na wyjściu, jak najwięcej tarki. Tutaj trzeba zaufać bolidowi i użyć tarek i cały czas gaz podłogę. Tutaj mocne hamowanie, niestety za mocne ja miałem akurat, trochę mnie wypluło. Tutaj delikatnie na gazie, no i to byłoby na tyle. Przejeżdżamy przez metę i zapraszam Was na wyścig w sobotę. Dziękuję.